Dzisiaj chcę powiedzieć o uzależnieniach, a leczeniu nerwicy, dlatego że to jest bardzo ważna rzecz, żeby rozpoznać uzależnienie, ponieważ ta terapia uzależnień ma zawsze pierwszeństwo przed terapią. Na przykład nerwicy. Dlatego tak ważna jest diagnostyka, ważne jest, że jeżeli jest takie podejrzenie, żeby udać się do psychiatry lub do terapeuty, na przykład uzależnień i jasno sobie odpowiedzieć, czy mamy do czynienia na przykład z, z tak zwanym używaniem szkodliwym, czy jest to już takie uzależnienie, na przykład jak choroba alkoholowa, tak? I wtedy leczenie czy terapia uzależnienia ma zawsze. Pierwszeństwo i czasem taka nierozpo, takie nierozpoznane uzależnienie może być powodem na przykład utknięcia w terapii z powodu na przykład innych zaburzeń. Tak? Także to jest bardzo ważne, żeby zrobić taką diagnostykę.